Drogowskazy literackie to nazwa projektu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa 2017. Nasz wniosek oczywiście za główny cel ma to, żeby promować wartościową literaturę. Chcemy zachęcić do udziału w cyklu spotkań autorskich, wykładów, również konkursów wszystkich mieszkańców Sieradza oraz powiatu sieradzkiego. W ramach projektu przewidziano spotkania i zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W planach jest 10 bloków tematycznych, które łączy jeden cel – promocja czytania. Zaplanowane mamy m.in. wycieczkę do Łodzi śladami bohaterów Ziemi Obiecanej, wykład kucharza na temat, czym raczyli się bohaterowie literaccy, wykład psychologa na temat charaktery i charakterki bohaterów literackich, konkurs dla młodzieży, cytat najbliższy mojemu sercu. Chcemy, żeby młodzież opisała, jaki cytat zapamiętali z literatury i która myśl jest ich taką myślą przewodnią. Być może będzie to myśl, która będzie przeświecać im przez całe życie. Dla najmłodszych przewidujemy też takie spotkanie z rysowaniem. Członkowie dyskusyjnego klubu książki przeczytają dzieciom fragmenty o misiu. Potem my poprosimy, żeby dzieci narysowały misia, jak zapamiętały go z tego, co słuchały, z opisu, który dzieci słuchały. No i chcemy też zaprosić pracownika ZOO, żeby opowiedział także dzieciom, ale też będzie to spotkanie dla wszystkich, ogólnie wszystko o niedźwiedziach, że misie z jednej strony są grzeczne i miłe, ale też żeby to było takie spotkanie, które powie dzieciom, jak ewentualnie się zachować, jeżeli prawdziwego niedźwiedzia spotkają na swojej drodze, załóżmy w górach. Czytelnicy będą mogli również uczestniczyć m.in. w Sobocie z Fantastyką czy koncercie piosenek skomponowanych do wierszy Bułata Okudżawy. Dla seniorów i osób niewidomych przewidziano głośne czytanie interesujących książek. Biblioteka już wkrótce ruszy z pierwszymi spotkaniami. Cały projekt musi być zrealizowany od kwietnia do 7 grudnia. Jesteśmy teraz na etapie ustalania terminów spotkań z wykładowcami, z autorami książek. I mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli Państwa poinformować, kogo będziemy gościć na początku. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 22 670 zł. Wkład własny biblioteki to ponad 6 000 zł.